Szczęść Boże, coś Wam powiem. W gąszczu przepisów i zasad często skupiamy się na tych sprawach wpływających na wizerunek. Dbamy o porządek, o poprawność, o rytuały, ale pomijamy ich sens. Bo przecież nie powstały dla samego ich zachowywania, ale mają swoje znaczenie. Dlatego Jezus mówi dziś, że zapominamy o tym, co najważniejsze w prawie, czyli o sprawiedliwości, miłosierdziu i wierze. Te trzy rzeczy ze sobą współgrają, bo bez wiary miłosierdzie jest tylko łudzeniem się, że otrzymam łaskawość, choć nie będzie to sprawiedliwe. Za swoje postępowanie powinienem otrzymać karę, małą lub wielką. Wybrzmiewające w Ewangelii biada wam powinno nas przebudzić. Wydawać się może, że ten tekst to skierowany jest do osób sprawujących władzy czy przewodników duchowych. I tak zapewne jest, ale nie można go pomijać, bo każdy z nas w jakiś sposób jest przewodnikiem swojego bliźniego. Rodzice przewodzą dzieciom, nauczyciele uczniom, starsze rodzeństwo młodszemu i tak dalej. Każdy z nas ma pod sobą kogoś, nad kim sprawuje opiekę i jest dla niego autorytetem. Wzburzenie Jezusa dosięga wszystkich uczonych i faryzeuszy, ale pośród nich są też ci uczciwi i dobrzy, którzy postępują we właściwy sposób. Dlaczego ich także w to miesza? Powiem tak, że mówiąc do wszystkich, każdy ze słuchaczy odbiera inaczej słowo Pana. Ci, co faktycznie postępują źle, oburzą się na krytykę i przytyki, ale nie zmienią się. Ci, co postępują dobrze, pójdą z założenia, że może za słabo się przyłożyli, pokornie przyjmą uwagę i jeszcze bardziej się zaangażują. Bardzo łatwo można zatracić się w pracach, które nie są konieczne i w zajęciach, które są poboczne, a tym samym zapomnieć o tym, co najważniejsze. Wspomniane dziś miłosierdzie, sprawiedliwość i wiara mają być trzema nogami, dzięki którym nic nie będzie się chwiało. Dobra nowina ma sprawić, że jako uczniowie potrzebujemy oczyszczenia, by można było zakończyć nasz proces kształtowania. Nie jesteśmy jeszcze skończeni, ale ciągle jesteśmy w drodze. Proces naszego rozwoju cały czas trwa. I pamiętajmy, że Słowo Boże nie jest wypowiadane do kogokolwiek, ale zawsze do konkretnej osoby, czyli do mnie i do Ciebie. Może w nas istnieć pokusa, że one czasem pasują do kogoś innego, bo ktoś bardziej odstaje i ma większy problem. Nie próbujmy ukrywać się w tłumie, żeby rozmyć osobistą odpowiedzialność. Pamiętajmy, że sprawiedliwość Boża nigdy nie oznacza porówno dla każdego, ale na tyle, by człowiek się zmienił na lepsze. Od tej sprawiedliwości przechodzi się do miłosierdzia, które wymazuje tak wiele słabości i błędów, które pojawiły się w naszym życiu, że nie można pozostać wobec tego obojętnym. Doświadczenie miłosierdzia i sprawiedliwości sprawia, że wiara ma możliwość wzrostu i umocnienia się w człowieku. A wtedy on ożywa i sam zaczyna wydawać dobre owoce swojego życia. Tym właśnie jest Słowo Boże, które wychodzi od Pana, dociera do człowieka i nie pozostaje bez efektu zwrotnego. Tak długo dobija się do wrażliwości sumienia, aż wywoła pożądaną reakcję. I choć nie zawsze jest to czułe słówko, to zawsze niesie w sobie miłość, która nas buduje i zmienia. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.